Prace Komisji Finansowo-Gospodarczej nad budżetem miasta rozpoczęły się już w dniu 1 grudnia 2014 roku. Od momentu otrzymania jego projektu polegały początkowo na zbieraniu danych ekonomiczno-finansowych odnośnie działalności Urzędu Miasta, jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jak również instytucji kulturalnych, spółek zależnych miasta, Sanoka. Następnie prace te przebiegały zgodnie z harmonogramem wytyczonym przez przewodniczącego Rady Miasta Sanoka według najbliższych punktów. 1. W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyło się zebranie wszystkich radnych miasta Sanoka z udziałem zastępców burmistrzów, skarbnika, mające na celu zapoznanie wszystkich radnych z projektem budżetu na rok 2015. 2. Do dnia 22 grudnia 2014 roku komisje branżowe pracowały na odrębnych posiedzeniach nad projektem budżetu oraz przekazały swoje wnioski do Komisji Finansowo-Gospodarczej. Jeden z 9 wniosków złożonych niezgodnie z procedurą budżetową został odrzucony. 3. Komisja Finansowo-Gospodarcza pomimo niezwykle krótkiego czasu pozostającego do zaopiniowania projektu budżetu obradowała nad tematami związanymi z budżetem na 4 spotkaniach w dniach 15, 22 i 30 grudnia oraz 5 stycznia 2015 roku. Na 3 pierwszych z wyżej wymienionych spotkań gościło szereg osób, wśród nich byli obecni zastępca burmistrza pan Piotr Wrócki lub pan Edward Olejko, albo obydwa ich zastępcy łącznie, jak również skarbnik miasta pan Kazimierz Kota. Na wszystkie spotkania zaproszenie skierowano także do mediów, które z tego zaproszenia korzystały w różnym stopniu. Prace Komisji Finansowo-Gospodarczej w swoim założeniu miały być jawne i dostępne dla szerokiego kręgu mieszkańców, w tym przedstawicieli rad dzielnic. Z wieloma tematami zapoznano się w sposób bardzo szczegółowy, wyciągając również wiele wniosków na przyszłość, z wieloma pobieżnie, pozostawiając do rozwiązania szczegółowe kwestie na późniejsze terminy. Wówczas zapoznano także członków Komisji Finansowo-Gospodarczej z opiniami GRIO zawartymi w uchwale nr 8/33/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku do projektu uchwały budżetowej oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025, zwracając uwagę na wszystkie krytyczne uwagi w niej zawarte. W dniu 5 stycznia 2015 roku w oparciu o wnioski złożone przez Komisje Branżowe Rady Miasta oraz własne, Komisja Finansowo-Gospodarcza zestawiła propozycję zmian w projekcie budżetu na rok 2015 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka na lata 2015-2025. Wszystkie one były przyjmowane w trybie głosowania jawnego. W sumie na 14 wniosków dotyczących przesunięć kwotowych ze wszystkich komisji 12 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie z przewagą głosujących za nad głosami przeciw kształtującą się od 5 do 12 głosów. Wszystkie te wnioski wraz ze skutkami przesunięć pomiędzy działami budżetu, rodzajami wydatków ujęto w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej opinii. 10 kolejnych pozytywnie zaopiniowanych wniosków w sprawie budżetu dotyczących zapisów w nim zawartych oraz wnioski intencyjne zawarto w dalszej części niniejszej opinii. Jeden z tych wniosków Komisja Finansowo-Gospodarcza wprowadza wykaz zadań inwestycyjnych drogowych na rok 2015, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej opinii. W dniu 5 stycznia końcowa opinia w sprawie projektu budżetu oraz projektu budżetu na rok 2015, zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka na lata 2015-2025 zostały przez Komisję Finansową Gospodarczą w jawnym głosowaniu przyjęte 9 głosami przy 2 głosach przeciwnych. Jak już wcześniej wspomniano, w trakcie posiedzeń komisji dyskutowano obszernie nad przedmiotowym projektem budżetu. W celu ułatwienia prac całej komisji sporządziłem analizę zestawienia budżetów miasta Sanoka za lata 2014-2015 w ujęciu planu wykonania, by łatwiej móc porównać zaplanowane wielkości i spróbować wyciągnąć na tej podstawie konkretne wnioski. Bardzo ważnym zadaniem dla Komisji Finansowo-Gospodarczej było dostosowanie wydatków budżetowych do spodziewanych realnych dochodów budżetowych oraz powiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 2-3 milionów na pokrycie zapadłych, niezapłaconych zobowiązań miasta Sanoka za rok 2014. Niestety Komisji Finansowo-Gospodarczej nie udało się jednoznacznie stwierdzić, jakie wydatki należy w projekcie budżetu na rok 2015 ograniczyć, by wypracować tak dużą kwotę. Na podstawie analizy projektu budżetu na rok 2015 należy obiektywnie stwierdzić, że jest to budżet przetrwania, budżet zły, który jest wynikiem szkodliwej działalności poprzedniego burmistrza. Największe szkody zostały wyrządzone finansom miasta w latach 2010-2014.
Potwierdzeniem powyższego stanowiska niech będą wyniki rankingu branżowego autorstwa zespołu KURUM spółka z o.o. Doradztwo samorządowe oceniającego samorządy za kadencję 2010-14. Otóż gmina miasta Sanoka w gronie 2479 gmin w Polsce zajęła w klasyfikacji ogólnej dopiero 2126 miejsce, a oceniano 4 obszary funkcjonowania gminy. W obszarze funkcjonowania pozycja finansowa Sanok zajął aż 2431 miejsce, tylko 48 miejsc wyżej od samego dna, a w obszarze pozycja gospodarcza 1750 miejsc. Lepiej było w obszarze infrastruktura gminy 1339 miejsce i najlepsze miejsce w obszarze pozycji społecznej, bo 1079. I to miejsce też nie może satysfakcjonować. Gdyby ta obiektywna ocena niezależnej spółki nie była przekonująca, dodać należy do tego olbrzymi spadek pozycji miasta Sanoka w rankingu najbogatszych miast powiatowych w Polsce. W roku 2005 Sanok był na 123 miejscu, a na koniec 2013 na 216 miejscu w rankingu 267 miast. Jestem przekonany, że spadniemy w tym rankingu po roku 2014 jeszcze niżej. O trudnej sytuacji finansowej miasta mówił sam skarbnik, zdający sobie sprawę z prawdziwego jego położenia. Miasto Sanok z roku na rok znajduje się w coraz gorszej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Obecnie miasto znalazło się w sytuacji podbramkowej. Wskaźniki oceniające stan finansów gminy z roku na rok ulegały pogorszeniu i spowodowały, iż miasto już w roku 2015 nie może zaciągnąć żadnego kredytu na finansowanie deficytu lub zadania inwestycyjnego. Był niezaplanowany i niewykonywany po stronie dochodów budżet na rok 2014 spowodował olbrzymią dziurę niezapłaconych zobowiązań oraz na pewno przyczyni się do kolejnego spadku wskaźników budżetowych ograniczających możliwość działania miasta na rok 2016. Stąd też, by uniknąć najgorszego, czyli zarządu komisarycznego groszącego miasto w sytuacji nierugującego na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności wykonywania zadań publicznych, nawiasie, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy samorządu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz burmistrza na kolejną kadencję. Mniej groźnego planu naprawczego zatwierdzanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w przypadku negatywnej opinii Komisji Finansowo-Gospodarczej i nieuchwalenia budżetu, skutkującego swoistym związaniem rąk i znacznym ograniczeniem zakresu działania miasta, proponujemy pozytywnie zaopiniować projekt budżetu, ale po dokonaniu bardzo dużych cięć oraz podjęciu prac nad własnym planem naprawczym obejmującym wszystkie sfery działania miasta Sanoka. Czynimy tak dlatego, że to nie Pan, Panie Burmistrzu, odpowiada za obecną sytuację miasta oraz dlatego, że widzimy Pana determinację i wolę dokonywania zmian, by uzdrowić sytuację finansową miasta i odblokować jego możliwości budżetowe dla pozyskania środków na wkład własny dla realizacji bardzo istotnych dla miasta inwestycji, na które nas obecnie nie stać. Zdaniem Komisji Finansowo-Gospodarczej należałoby w najbliższym okresie podjąć następujące działania mające na celu. 1. Opracowanie planu naprawczego dla wszystkich jednostek gminy miasta Sanoka oraz spółek zależnych. 2. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych obszarów działalności miasta Sanoka i jego jednostek. 3. Dokonanie przeglądu zasadności pozostawania miasta Sanok w spółkach Park Wodny, postulowana likwidacja spółki lub zawieszenie jej działalności. Galerii Sanok, postulowana sprzedaż udziałów miasta za cenę wyższą niż wartość działek wniesionych aportem do spółki. 4. Dokonanie kontroli prawidłowości działania spółek SPGK, SPGE. 5. Dokonanie restrukturyzacji zatrudnienia w wydziałach Urzędu Miasta Sanoka i podległych mu jednostkach budżetowych w celu ograniczenia kosztów wynagrodzeń. Ogromne środki wydatkowane na kompozytoryzację, nowe inwestycje, w tym na MOSIRZE, nie przełożyły się na żadne oszczędności środków budżetowych. A do tego w ostatnich latach w kilku jednostkach nastąpił wyraźny i bezzasadny przerost zatrudnienia, a co za tym idzie wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i ich pochopne. 6. Nowelizację wieloletniego planu inwestycyjnego zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Radę Miasta, dokonanie korekt uchwał w niezbędnym zakresie dostosowanym do obecnej sytuacji finansowej miasta. 7. Podjęcie działań nad profesjonalizacją sposobu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, bowiem w budżecie nie zaplanowano ani jednej złotówki.
jednostki, na przykład własne, służące tym działaniom, gdyż dotychczasowe efekty pozyskiwania środków nie są zadowalające. 8. Korektę przyjętą w roku październiku 2014 roku zrównoważonej strategii rozwoju miasta Sanoka na lata 2013-2024 z uwagi na zastosowaną w niej jednokierunkową analizę sytuacji miasta i jego potrzeb. 9. Opracowanie programu oszczędności kosztów usług materialnych, kosztów własnych jednostek budżetowych, w nawiasie opłaty telekomunikacyjne, zużycie materiałów biurowych itp. Stwierdzono bowiem, że nie istnieją zarządzenia w tych obszarach idące właśnie w tym kierunku. 10. Przygotowanie analizy zadłużenia kredytowego miasta Sanoka pod kątem możliwości jego konsolidacji, obniżenia kosztów obsługi kredytów, obniżenia wysokości spłacanych rat, ewentualnie przedterminowej spłaty części zadłużenia, zamiany zadłużenia z tytułu kredytu na obligacje komunalne. 11. Wdrożenie rad dzielnic do procesu pracy nad budżetem, ale nie dzielnicowym, tylko miejskim. 12. Wypracowanie nowych zasad gospodarowania majątkiem komunalnym, mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, a także pomocą społeczną. 13. Wprowadzenie obowiązku opracowywania ekonomicznych analiz dla każdej inwestycji przekraczającej kwotę 500 tysięcy złotych. 14. Przeprowadzenie diagnozy w nawiasie pod każdym względem stanu oświaty w mieście Sanoku z uwagi na jej kluczową rolę dla kształtowania się budżetu miasta Sanoku. Tych zagadnień jest o wiele więcej. Stopniowo należy nad nimi pracować dla dobra całej społeczności lokalnej. Prosimy pana burmistrza, by w autopoprawkach do budżetu sprostował pozostałe błędy wykazane w opiniach RIO, których Komisja Finansowo-Gospodarcza nie ujęła w swoich poprawkach. Prosimy sprostować zwłaszcza błędy wykazane przez RIO w opinii do wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka na lata 2015-2025. Zdajemy sobie sprawę, że część błędów będzie można również poprawić z upływem czasu na drodze kolejnych nowelizacji uchwały budżetowej, ale uważamy, że naprawę finansów miasta należy rozpocząć już teraz, dokonując śmiałych korekt w budżecie miasta na rok 2015. W pierwszym rzędzie należy urealnić zaplanowane dochody miasta majątkowe i bieżące poprzez ich zmniejszenie lub znalezienie nowych źródeł ich pozyskania. Pociąga to za sobą konieczność ograniczenia wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych. Dlatego też Komisja Finansowo-Gospodarcza proponuje wiele niełatwych poprawek w tym zakresie, dotykających wielu działów klasyfikacji budżetowej. Na zakończenie przedkładam zaakceptowane przez Komisję Finansowo-Gospodarczą pozostałe wnioski składane przez radnych lub komisję do projektu budżetu lub uchwały budżetowej na rok 2015. 1. Z projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2015 poza dokonaniem poprawek wynikających z wniosków Komisji Rady Miasta oraz opinii RIO do projektu budżetu, w paragrafie 4 projektu uchwały budżetowej kwotę rezerwy ogólnej 120 tysięcy złotych zastąpić kwotą 100 tysięcy złotych. Skorygować paragraf 5 załączniki numer 1 i numer 2 do budżetu, o których mowa w paragrafach 6 i 7. Skorygować zapisy paragrafu 8 o zaproponowane i przyjęte korekty w budżecie. Wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej. 2. W paragrafie 10 ust. 1 kwotę 5 milionów zastąpić kwotą 1 milion złotych, a w paragrafie 10 ust. 2 dotychczasowy zapis zastąpić nowym o następującym brzmieniu. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu łącznie do wysokości 50 tysięcy złotych w ciągu roku budżetowego w granicach każdego z działów klasyfikacji budżetowej. Wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej. 3. W przypadku znalezienia środków finansowych w budżecie w trakcie roku budżetowego przeznaczyć środki na odwodnienie muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się ziemię góry parkowej na teren wspólnoty mieszkaniowej przy bloku ulicy Kościuszki 34 z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wyżej wymienionej wspólnoty oraz ich mienia, a także zalewanie piwnicy budynku. Wniosek Komisji Infrastruktury Miejskiej. 4. W ramach środków przeznaczonych na zakup wiat przystankowych wnioskujemy o pilny zakup 3 wiat i ich montażu w dzielnicy Wójtostwo. To jest 2 wiat przy ulicy Sadowej, kurs MKS linia nr 1 i 1 wiatę na przystanku końcowym Biała Góra. Wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 5. Wnioskujemy o uwzględnienie prośby dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o pokrycie kosztów remontu schodów przychodni zdrowia przy ulicy Dłonie ze środków budżetowych na rok 2015. Wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 6.
Wnioskujemy o wstąpienie Prośrodowskiego Związku Głuchych, koło terenowe w Sanoku, ulica Franciszkańska 4, o zabezpieczenie w budżecie na rok 2015 środków finansowych na zapewnienie tłumacza języka migowego osobom głuchym z terenu miasta Sanoka. Wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej. 7. W przypadku uzyskania oszczędności z przetargu na realizację zadania ulica Jałubowa, kwotę 15 tysięcy złotych przeznaczyć na wykonanie 6 miejsc parkingowych przy ulicy Gorazdowskiego. Wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej. 8. W przypadku pojawienia się wolnych środków w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku zapisano w rozdziale 71.035 cmentarze kwotę 580 tysięcy złotych z wydatków majątkowych zwiększyć o 340 tysięcy złotych z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza przy ulicy Wigińskiego na Posadzie. Wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej. 9. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85-154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wydatkach bieżących w pozycji usługi pozostałe rozszerzyć wykaz o zadanie zakup urządzeń sportowych i ich instalacja na części działki nr 813/2 położonej w Sanoku przy ulicy 800-lecia dla potrzeb młodzieży. Wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej. 10. Przyjąć wykaz zadań inwestycyjnych z dnia 30 grudnia 2014 roku z dwoma zmianami. Zmniejszyć wydatki na ulicę Lenartowicza z kwoty 100 tysięcy złotych do kwoty 40 tysięcy złotych oraz ulicy Jezierskiego z kwoty 259 tysięcy do kwoty 120 tysięcy złotych, powracając do kwoty 1,5 miliona złotych przeznaczonej w dziale 600 rozdział 6.0016 na wydatki majątkowe na drogi publiczne gminne. Tak przyjęty wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej opinii Komisji Finansowo-Gospodarczej. W związku z pozytywnym przyjęciem powyższej opinii przez Komisję Finansowo-Gospodarczą wyrażającą troskę o rozwój i dzień dzisiejszy naszego Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka, uprzejmie proszę Pana Burmistrza o przyjęcie i pełną akceptację uwag wniesionych do projektu budżetu na rok 2015, projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2015-2025, jak również o życzliwe przyjęcie pozostałych wniosków Komisji. Jednocześnie Komisja deklaruje pełną współpracę w urzeczywistnieniu najlepszych działań służących naszej lokalnej społeczności.